Smaczne, szybkie, tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam do wypróbowania przepisu na smarowidła, kremy, masełko do smarowania. Nie tylko twarzy, ale można posmarować chlebek, bułeczkę, czyli tu mamy sól oleju kokosowego, smarowidło na przykład z kakałkiem i cukrem, smarowidło tak zwane diabelskie, czyli z pieprzem cayenne, bardzo ostre dla prawdziwych mężczyzn, a także z cebulką, szczostkiem. Tutaj mamy smarowidło, już nawet zapomniałem, z czym to jest, chyba z orzechami, i smarowidło z olejem z pestek dyni. No, można sobie powymyślać różnakie. Zapraszam do wymyślania i pisania w komentarzach do mojego filmu. Zapraszam na film. Miłego, smacznego oglądania i smarowania. Niki na wegetariański smalczyk domowy, nietrujący, bo zrobiony z oleju kokosowego. Tu mamy pół litra oleju kokosowego rozpuszczonego. Nie mylić z olejem palmowym trującym. Rozpuszczone pół litra oleju kokosowego. Zrobimy smalczyk z orzechami włoskimi, czyli orzechy zmiażdżone. Najlepiej przez młynek udarowy przepuszczone na taki pył. Potrzebujemy jeszcze do tego troszkę pieprzu prawdziwego, soli. Zrobimy także wegetariański, także ostry, taki diabelski smalczyk, czyli z pieprzem kajeńskim. Smalczyk z czosnkiem, jak tu widać, 2-3 główki zmiażdżonego czosnku, smalczyk z cebulką, podsmażona cebulka na jasno złote, możemy do tego dodać także jabłka, jak lubimy, oraz zrobimy taki smalczyk kakaowy, czyli będziemy potrzebować łyżeczkę kakao i do tego 2 łyżeczki zmielonego na pył cukru brzozowego. Jako rozprowadzenie naszego oleju użyjemy oliwy oleju około 180 do 200 gram i jeden smalczyk możemy zrobić taki o kolorze takim jasnozielonkawym, także możemy go użyć do smarowania czegoś tam, twarzy, czy nie wiem co tam, kto tam lubi, czyli użyjemy takiego orzechu z dyni oleju. Przystępujemy do pracy. Rozpuszczamy sobie olej kokosowy i do niego wlewamy jakieś 180-200 gramów różnych olejów. Najlepiej pomieszać sobie te oleje i całość zamieszać. Pierwszy smalczyk będzie taki zielonkawy, czyli ja tu wlewam łyżeczkę oleju z pestek dyni. Następny smalczyk z cebulką, czyli usmażona jest cebulka, pomieszany soli, pieprzu, można dać olej, troszkę pokrojonego jabłka, jak to z orzechem także kokosowym. Mieszam, zamieszać i odstawiamy i odstawić do stygnięcia. Smalczyk orzechowy, orzechy, jak Państwo widzicie, smalczyk z czosnkiem, wlewam, czyli tu czosnek olej drobniony, troszkę soli, pieprzu, mieszany z oliwą, zalewam. Troszeczkę może jeszcze zamieszać, mieszam i odstawić do wystygnięcia. Smalczyk kakaowy. Należy pamiętać, żeby narzędzie sobie co jakiś tam wycierać lub przemyć, żeby po prostu nie złapało jakiegoś obcego smaku. Żeby nie było później nam czosnkowo jakieś kakaowy. I szósty smalczyk, który sobie zrobimy. Masę, czyli odstawiamy do skrzepnięcia, wystygnięcia. Uwaga, nie zacznę troszeczkę więcej oczu z czasem, troszkę pieprzu, troszkę soli i nalewamy to wszystko. I oto nasze zakrzepnięte oleju smarowidła i mieszamy, żeby nam się całość kakaowe diabelskie połączyła i odstawiamy jak wszystko z cebulką, do zakrzepnięcia, z orzechami, z olejem z pestek dyni. Można sobie wymyślać inne. Przyda się także jako smarowanie twarzy i innych części ciała. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.